Witajcie, moi drodzy, cześć. Słuchajcie, materiał na chwilę obecną musi zostać pocięty, moi drodzy, dlatego iż chciałbym zacząć pierwsze od małolata K2. Moi drodzy, zrobiłem film, ale z przyczyn niezależnych ode mnie musimy tych dwóch peżotów podzielić numerycznie, czyli peżot numer 1, czyli małolat K2, peżot numer 2, Denis Załęcki, słuchajcie, moi drodzy, muszę zmienić troszkę koncepcję tego filmu. Mam nadzieję, że się nie będziecie na mnie gniewać i oglądniecie to z ciekawością. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że nagrywałem kilka dni z Leną D., czyli matką, czyli byłą partnerką Denisa Z. Denisa, wiecie, tego bad boya z Torunia, pogromce Torunia, ale nie, no bo wszystkie bramki w Toruniu już przejęła Gocha Magical. Moi drodzy, z chwilą dzisiejszą cały czas tyrkał mi telefon z Torunia, na wszystkich moich mediach społecznościowych dzwoniła, była partnerka, zaczęła płakać. Ja nie chcę na razie przedstawiać, co zrobił jej teraz Denis, ale chcę wybrać mniejsze zło. Chcę opublikować wywiad, który dała mi Lena. Jak mówiłem już wiele razy, wspominałem, ja miałem zajebisty kontakt z Leną. Mam dużo informacji na temat Denisa Załęckiego, który tak naprawdę znęcał się nad Leną D., gdzie tak naprawdę on cały czas pojmuje i podejmuje rozmowy, że on to robi dla córki, że on już, słuchajcie, mieszkania kupił córce i w ogóle. Także podpiera się tym, słuchajcie, ale więc zaczynamy tak. Muszę ten film, słuchajcie, o Denisie troszeczkę zmienić, dlatego że nie wiem, co się po prostu wydarzyło w Toruniu teraz, czy czasami Lena nie została pobita, czy Lenie po prostu nic się nie stało, bo nie chcę na razie mówić, bo zostało ode mnie dzwonione, że Denis wpadł w szał. Bo wiedział, co może się po prostu wydarzyć na tym filmie. Także słuchajcie, dzisiaj poleci materiał o małolacie K2, a jutro poleci o Denisie. Także nie chciałbym przez to, żeby Lena, matka dziecka Denisa, miała nieprzyjemności, chociaż wiem, że słuchajcie, takie nieprzyjemności mogą być, ale tak naprawdę ona ma wyjebane. Z jednej strony mam mnóstwo informacji, gdzie w prywatnych rozmowach ona twierdzi, że i w rozmowie mówi, że Denis się nad nią znęcał, Denis to jest, słuchajcie, damski bokser, także zobaczycie, ale zaczynamy, słuchajcie, zaczynamy, moi drodzy, od małolata K2, słuchajcie, a więc małolatka 2, ten cygan, nie Rom. Jedno najważniejsze pytanie zadaję sobie odwiecznie. Rom, nie cygan? I nie jeden również zadaje sobie to pytanie, słuchajcie. Kto to jest małolat K2? Tak naprawdę opowiadał, że uciekł do Anglii, słuchajcie, bo sprzedał 13 kos z takiemu gościowi jak Denis Załęcki. Sprawa wygląda tak, moi drodzy, że Denis, jak i również, słuchajcie, małolatka 2 znęcają się nad swoimi partnerkami. Jedyne, co nie znoszę, to damskich bokserów i ściemniaczy. Słuchajcie, a więc tych dwóch ludzi, peżotów, mówiło na siebie, że są damskimi bokserami. Także ja mam takie wrażenie, że jeden, jak i drugi, powinien, słuchajcie, zapakować się do tego samego wora, zamknąć i na rzekę. Razem w tym samym, słuchajcie. Jak i również Denis Załęcki, jak i małolat K2, czyli Grzegorz Ewiak, słuchajcie, są damskimi bokserami. Chcę pokazać wam wywiady, także zaczynamy, słuchajcie, od mniejszego zła, czyli wywiadu, słuchajcie, z byłą partnerką Evex, która tak naprawdę jest raperką, wokalistką, wykonuje, słuchajcie, numery na YouTubie, także serdecznie oczywiście zapraszam. Jest to jej wywiad, który pokazuje, jakim człowiekiem jest Grzegorz, który tak naprawdę znęcał się nad nią i również, słuchajcie, gdzie ona jest w szczęśliwym związku, on również
do niej wypisuje niedawno, że ją kocha, że to, że tamto. Także Grzesiu, słuchaj, byłeś karany za przemoc domową na Wyspach. Tak, ta kobieta biedna siedziała w łazience i na ciebie zadzwoniła, bo się zamkła w łazience i dzwoniła na to, na ciebie, że wpadłeś do mieszkania. Niestety, nie kłam. Także zaczynamy, słuchajcie, bo tak jak mówię, ten cały materiał mi zrujnował to, że miałem nagrany, miałem rozmowę z Leną, gdzie Lena zadzwoniła, zaczęła płakać, że Denis szaleje, nie wie co ma robić, słuchajcie, także, że wszystko wyjdzie, że Denis ją zabije, także na razie z sytuacji się przyglądam, zaczynamy od Małola taka 2, czyli zaczynamy od Króla Cyganów. Także moi drodzy, pierwszym gościem, który jest moim, jest Evex, ta słynna Evex, którą był Małolatka 2. Witam, dzień dobry serdecznie, moi drodzy. Moim gościem jest Ewelina, była partnerka Małolatka 2. Dzień dobry, Ewelina, cześć. Siemaneczko. Ewelinka, zadzwonię do ciebie z taką sprawą, bo na pewno śledzisz swojego byłego partnera Małolatka 2, dramę z Denisem Załęckim. Co o niej powiesz? Wiesz co, powiem ci szczerze, że nie śledzę tych dram, tylko... Ale na pewno coś słyszałaś nagle w rapie, nie? Z tego, że też jestem jakoś tam, kurde, powiązana z tym gównem, całym shitem jego, no to ludzie mi to wysyłają, wiesz, jakie tam dramy się nie dzieją i w ogóle, gdzie no, ja nie wchodzę, wiesz, bo ja nie mam czasu na pytania. Ale czy widziałeś odpowiedź, jaką Małolat nagrał dla Denisa, że tam, nie wiem, dupę mu wlazł? Widziałam jakieś nagrania, jak chyba sobie oni obydwoje w baseniku, kurwa, nagrywają. Ale posłuchaj, to może zamiast walki, kurwa, na ringu, to może jakiś kisiel czy coś tam, nie? Bo dotykaliby się chłopaki. We dwóch, nie? To by było lepsze. Widziałam to i powiem ci szczerze, że no śmieszne jest to, nie? No bo na początku, kurwa, Małolat tam startował do Popka, walki nie dostał, to teraz Denis, nie wiem dlaczego, gdzie on nigdy w życiu nie śledził freak fightów. I nigdy tak naprawdę, kurwa, nie, no nie wiem, no nie trenował ani nic, a teraz... A możesz przypomnieć, ile w ogóle byłaś z Małolatem K2? Ja z nim byłam 3,5 roku, o 3,5 roku, kurwa, za dużo, jeden dzień. Czyli mówisz, pytanie następnego, że żałujesz związku, to jest następne. Ale pytanie jest takie, wiesz co zarzuca Denis Małolatowi K2? Że Małolat K2, to że królem cyganów, ale pytanie jest takie, Rom czy cygan? Czyli Rom. Król cyganów, Małolat K2. Ale pytanie jest takie, bo zarzuca Denis Małolatowi K2, że znęcał się nad swoimi partnerkami, że siedział w Anglii za znęcanie się nad swoją partnerką. Jak to wiesz? Za co siedział Małolat K2 w Anglii? Nie, no on siedział za tą swoją byłą dupę, tą Paulinkę. Gdzie też to było trochę dla mnie niesmaczne, bo jakieś glam rapy z srupy, kurwa, zrobiły ze mnie, wiesz, osobę, która wsadziła go do więzienia, powstawiali moje zdjęcia, gdzie to nie byłam ja, poprosiłam, żeby to sprostowali, lecz niestety dostałam informację, że jestem osobą publiczną, więc nie ma szans. Mogą sobie przeczytać. A tak to no, Małolat, wiesz, ja tam jego panienki, kurde, wcześniej, no nie znałam jego kobiet, ale wiesz, wcześniej jak miał pierwszą partnerkę, z którą był w Anglii, no to też tam grubo z nią leciał, nie? Ale miałaś takie informacje, że na przykład wyżywał się nad kobietami poprzednimi? Także słyszałaś, nie. O co chodzi, słyszałaś, że po prostu, nie. że ty wyż...
że wyżywał się nad jakimiś swoimi kobietami, że jest agresywny? No, można zawsze sobie przesłuchać mojego disa, nie? Tam jest wszystko. Ale najważniejsze pytanie, czy w jakiś sposób, w formie znęcał się nad tobą? No oczywiście. A czy były sytuacje takie, że podniósł na ciebie rękę i cię uderzył? No nieraz i to jeszcze było nawet przy jego kolegach. A koledzy jak reagowali? Czyli bo to wiesz, bo ja na przykład, gdybym widział... Była jedna akcja, nie powiem tutaj z kim, bo nie chcę wpierdalać, wiesz, jakiegoś tam kurwa, jakiejś osoby w to, ale była akcja, jak byliśmy w Hiszpanii i wiesz, i doszło to tam do jakiejś wymiany słów, do rzucania w siebie kurwa nożami czy coś tam, wiesz, no ale fakt faktem, tu ja byłam poszkodowana, nie oni, wiesz, oni później sobie grabę bili i nagrywali kurwa klipy. Czyli po prostu zasady są tylko w piosenkach u Małolata K2? Ja nawet to mogę nie w piosenkach, no bo to jest, wiesz, szajs, kurwa, zwykły jeden, nie? Czyli to jest taki cygański rap po całości. No, rap? nawet już bardziej chyba, kurwa, normalni cyganie, kurwa, lepiej by rapowali niż on, nie? Ale wiesz, no dobra, kto tam go lubi, to niech lubi, nie? Ja tam, wiesz, nie mam nic do tego, żeby ktoś tam nie słuchał jego muzyki, bo na pewno też ma jakiś dzbanów, fanów, nie? Ale mam pytanie, czy następne pytanie jest takie, czy co do, bo mieliście wspólnych znajomych, nie? Co do innych znajomych, on był fair, czy po prostu on sobie tak, wiesz, tobie mówił na przykład, ten jest taki, 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 a z nim pionę przybijał? Czy były takie... Tak, to była cała jego armia, nie? Ta, czekaj, jak oni się nazywają, 300, nie? Aha. czyli do siebie mówił to, że on jest taki, 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 a szedł z nim i nagrywał piosenki, się po dupie całowali, prawda? No tak, no. A jeszcze powiedz mi, jak z tym domem w Hiszpanii? Czy kupił ten dom w Hiszpanii, czy nie? No gdzie? Przecież ja mam papiery, kurde. Nieraz wysyłam chłopakom, że mam papiery. Ta chata była wzięta na mnie. A powiedz mi... To była wynajmowana mieszkanie. A możemy wrócić do ale tego... Ale on tam sobie zrobił filmik i mówił, że na urodziny sobie Javirę kupił. Za co? A te Mercedesy, te wszystkie takie, że mówił, że miał, że on się bujał, to jak to? To było jego w leasingu wypożyczone? Jak to wyglądało? Kurde, Marecki, ja już wcześniej, wiesz, opowiadałam o tym, jak to było. Wiesz, on wszystko przeinaczył. Bo tak, wiesz, no była taka prawda, że kurde, no on do mnie przyjechał z torbą, wiesz o co chodzi. Wcześniej to do mnie jak podbijał, no to taksówkami albo busikiem, nie? Czerwony, ładnym, angielskim. Więc, no wiesz, no ja miałam samochód, sprzedałam ten samochód. Pierwszą kupiliśmy betę, bo sprzedam tamten samochód. No i później, wiesz, no razem robiliśmy tam, wiesz, jakieś kurwa coś, no to nie mogę powiedzieć, że to było jego. Bo to nie było jego, kurwa. To było wasze. No. Rozumiem. A powiedz mi, jak opiewała się historia z jego przyjacielem, ten młody ZB? Bo chodziły takie pogłoski, jak, że tak naprawdę Małolatka 2 przyczynił się do tego, że go zamknęli. Czy to jest prawda, czy to jest farmazon? Powiem ci tak, no było tam nagranie było, że przyjechali do nas do chat, nawet mieliśmy to na kamerach, nie powiem ci, byłam w domu, stałam na klatce, bo mnie trzymała policja, a go tam, wiesz, on z nimi rozmawiał, no i fakt jest taki, że no pokazywał klipy, nie, no kurwa, który normalny koleś pokazuje kurwa policji przy zawinięciu kurwa klipy, nie? I wskazuje swoich ziomków, nie? To nie ja, to on, nie? Ale ja wiem, który. Romnie Cygan. Czyli Rom. A jak to do jego kiety dmuchanej, co tam się wypowiada Denis Załęcki? Dmuchana z tombaku, czy z cygańskiego złota? Ja już nie byłam z nim, jak on tą kietę sobie kupował, wiesz? Więc ja nie mam pojęcia, co to jest. No ale w Anglii co to może być, kurwa? Z tombaku! No, tak to wiesz. A słuchaj, miałaś z nim kontakt gdzieś ostatnio?
Bo wysłałaś tak, mi pewne nagranie. Wysłałaś mi pewne nagranie. Nagrywał mi się ostatnio, no, że zakładam mu jakieś tam sprawy, jakieś tam lowki, coś tam jeszcze był z jakąś dziewczyną, przeć pani, nać pani, nie wiem co oni tam robili, ale nie wiem, no widzę, słuchałeś to nagranie, no to no wiesz, tak, co chodzi. No zaprezentujemy widzom, ale temat jest taki, bo Deni zarzuca małolatowi, że znęcał się nad kobietami. Ja chcę pokazać i pokażę, że dwóch tak naprawdę Denis Załęcki, jak i również małolatka dwa, są siebie warci i w tym wypadku to moje powiedzenie jest takie, że przyganiał kocią garnkowi, bo wiem, że Denis, jak i małolatka dwa, się znęcał nad kobietami. Czy potwierdzasz to, że on faktycznie się nad tobą znęcał? O to chodzi, małolatka dwa. Tak. Że jest po prostu damskim bokserem. No jest. A śledzisz teraz poczynanie małolatka dwa w internet, wiesz, tak sobie włączysz i małolatka dwa. Nie, ja nie mam, wiesz co, ja ci powiem tak, że ja nie mam na to czasu, wiesz o co chodzi. U mnie trochę też w życiu się podziało. Niestety nie mogę jeszcze opowiedzieć o tym, co się podziało, bo... No, ale do tego, to... okej, okay, ja wiem, dlaczego, że nie możesz, ja wiem, ale do tego przyczynił się małolatka dwa, tak? Tak. Rozumiem, okej. Okay. No to... Tak samo jak przyczynił się do tego, że spalił mi BMW, nie? Co to się stało, bo to nie mówiłaś. Jak to się spalił? No spalił mi samochód. No były nagrania przecież, nie? Że spalił mi samochód. Aha, rozumiem. No to... Wysął się jakichś słupów, kurwa, rzucił im 200, kurwa, funtów i widzisz. A powiedz mi, jak tam... Dobra, to teraz wracamy do twojej kariery muzycznej. Kiedy nowa nuta? Kiedy nowy teledysk? Wiesz co, no teraz kurde trochę słabo, bo czekam. Nie jesteś szczęśliwa, na... wiem, że wrzucasz to chwilę, że się zaręczyłaś, wiesz i w ogóle, tylko... Tak, oczywiście zaręczyłam się, jestem bardzo szczęśliwa, więc jest gitarka. Gratuluję. Kiedy ślub? Dziękuję bardzo. Wiesz co, no kurde... będą na weselu cygańskie rytmy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku... Okay. Aczkolwiek mamy trochę, kurde, wiesz, mamy trochę, no czekam na bransoletkę, więc kurwa z bransoletą mi nie będzie wypadało, kurwa, bawić się na weselu do 15, nie? No tak. Ja myślę, że jak to się mówi po tylu latach, jak to się mówi, pod górkę trzeba mieć z górki, prawda, jak to mówią. Co chwilę widzę u ciebie na Facebooku jakieś kwiatki, szczęście, gdzie... Ale powiem ci to tak, że jedyny cygański numer na płycie Małolata K2 to mi się jeden podoba. Jak z nim śpiewałaś. Tylko jak to kurwa było? Dwa światy, jak to kurwa było? A jest jakiś Sidirom? Co? A jest jakiś Sidirom, bo ja nie śpiewałam. To ostatnio u mnie w samochodzie właśnie leciało. Ja mówię i nawet... A, ja to ty jesteś takim też zagorzałym fanem małolatka. Ale nie, czasami wiesz, u mnie to taki, wiesz, w samochodzie takie rytmy romantyczne, patrzę na tutaj, cygańskie rytmy, dwa światy, jak się to takie, co... Nie wiesz, o co chodzi, co do tego teledysk, nie? Jedynie to cię chyba jakoś tam udało, można sobie tak melancholijnie, słuchaj, poświęcić. Ale powiedz mi jeszcze tak, co sądzisz o Denisie Załęckim? Czy masz jakiś temat? Czy on się czasami z tobą nie kontaktował? Nie, absolutnie. Ja nie wypowiadam się na temat tego chłopaka, bo ja go nie znam prywatnie. Mam pytanie, chciałabyś we Freak Fightek zawalczyć? Wiesz co, nie pcham się tam, nie mam jakiejś... Ale jakbyś miała tak gdzieś. Nie mam parcia na szkło jak dziewczynki, nie? No. Ja to też nie mam, nie? Mam taką malutką, nie? więc słabo. Okej, okay, ale jakbyś miała tak wystartować przeciwko małolatowi K2, dałabyś radę, czy nie? Tak wiesz. To już zostawię mojemu partnerowi. Czyli okej, okay. No to tak za milion można walczyć, nie? Nie wiem. Myślę, że nawet z miłą chęcią obiłbym mu mordę za darmo. I tego właśnie mu życzę, żeby, jak to się mówi,
Najważniejsze, żeby dał tobie. A jeszcze właśnie chyba małolatka 2 w Hiszpanii, prawda? Z tego co wiem, to małolatka 2 w Hiszpanii. Czy wiesz, co może tam robić? A czy wiesz, jaki zawód małolatka 2 w Hiszpanii wykonywał? Na przykład, czy pracował gdzieś, nie wiem, na budowie, cokolwiek robił? Nigdy nie pracował. Jedynie co to sprzedawał w Anglii te płyty, kurwa, cydromy. Na pasażerze w Londynie? Tak. Na e-ringu chodził i sprzedawał cygańską nutę. No. A powiedz mi, okej, okay, to jeszcze ostatnie pytanie. Co do młodego ZB, czy był na jego pogrzebie? Nie, niestety nie było go na jego pogrzebie. I no, to jest trochę frajerskie zachowanie, bo jeżeli on mówi o nim, że był jego przyjacielem i bratem, no to wiesz, powinien być na tym pogrzebie, a nawet jak on twierdzi, że siedział w tym momencie, to przecież ma tylu ziomków, którzy dla niego biegają, to czemu ziomka nie wysłał z kwiatami, nie? Do mamy na przykład. No trochę takie nie halo. Ja a byłam... czy pomagał młodemu, a czy pomagał mu, wysłał, nie wiem, mu na wypiskę jakieś kokolwiek pieniądze? Przez ten tak, czas siedział? Przez 3 lata 100 funtów. O, no to poważne. Tak samo jak mi, pamiętasz, tak samo jak mi płacił 100 funtów za dupę, nie? jeszcze tam Denis Załęcki mówił, że on sobie pojechał do, gdzie to sobie, do Turcji powiększyć fujarkę, prawda? To faktycznie było w Turcji? Gdzie to było? Nie wiem. Wcześniej to robił w Anglii, ale mu zepsuli tą operację, nie? Bo tam kasztan wyszedł jak nie wiem co. Ja mówię, on wtedy przegiął, co po prostu opublikował ten film gdziekolwiek. Miałeś jakiekolwiek nieprzyjemności z tego tytułu, czy nie? Bardzo duże. Wiesz, ja nie mogłam znaleźć pracy. Dużo ludzi do mnie, wiesz, do mnie wypisywało, maile jakieś, kurwa, otrzymywałam. Do tej pory, wiesz, jakieś, kurwa, tam debile do mnie piszą, że wiesz, fajny filmik, coś tam. Ale chyba myślę, że nie jest on już dostępny, nie? Wiadomo, jakieś tam zboczenie ze sobą. Nie, no ja, wiesz co, ja powiem ci szczerze, że ja wzięłam sobie adwokata i mi wszystko tam wykasował, nie? Ale one były wszędzie po prostu, wiesz, nawet niedawno one też były gdzieś tam wrzucane, więc wiesz, moja walka była po prostu też taka, że ja musiałam to kasować, wiesz, też musiałam dużo pieniędzy. A Małolat odpowiedział za ten film, czy nie? Nie. Nic, centralnie nic. Okej. Okay. Ja ci powiem szczerze, ja nie jestem za tym, żeby ktokolwiek wrzucał takie filmy, bo dla mnie to jest... jeżeli jak on mówi, jest się, kurwa, człowiekiem i jest się gitem, nie? No to gdzie ktoś, kurwa, wystawia swoją pannę, nie? No tak. No to nie, no to wiadomo, małolat, jak to się mówi, nie trzyma żadnych zasad, nie? Czy to moralnych, czy to więziennych, czy jakichkolwiek, nie? Ale jeszcze pytanie jest takie, jak on tam twierdzi, że ta laska, która, bo on tam przedstawia w swoich nagraniach, że tej laski w ogóle nie było przy tym, jak on napadł na jej mieszkanie. Czy to jest prawda, czy to jest farmazon? Jak myślisz? No jak bo... nie było, jak ona siedziała zamknięta z dwójką dzieci w łazience. Czyli te informacje, które przedstawiał tam, że w ogóle jej nie było, że ona w ogóle nie była w tym domu i w ogóle to, że on się tym bronił. No to przecież jakby nie była w tym domu, no to przecież by go nie zawinali, nie? No tak. No bo po co? Ja tego nie rozumiem. Dobra, moi drodzy, dziękuję ci, Ewelinka, za życzę kariery, życzę muzycznej kariery i jak to się mówi, jebać mało lata. Do spodu. Pozdrawiam, trzymaj się, cześć, na razie. My, moi drodzy, do tajemniczej rozmowy sprzed kilku tygodni, raczej dwóch, gdzie małolatka 2 odezwał się do Eweliny i Ewelina to nagrała. Także Grzesiu, nie napadaj, nie dzwoń do kobiet, nad którymi się znęcałeś. Halo? Ewelinko?
wyszło. Skarby to moje. Gdzie takie rzeczy? Never say never. Nie no, gdzie kotku, kurwa Macia, bieda, ty mi sprawy zakładasz. Z dupy wysrane. Z dupy wysrane. Tak jest, Sabinko? Mnie tu nie ma. Co? Mnie tu nie ma. No, mnie też nie ma. No gdzie takie rzeczy, kotku? O co? O co? O zniewagę, kurwa, czy o kurwa... Śmieszne, no. Każdy chce. Never say never, bebe. Kotku, bierzesz się darzem ogromnym uczuciem. Bardzo. Szacunkiem, tak? Szacunkiem. I poważaniem. Skarbie... No. Nie ma. Jak nie ma, kurwa? No nie ma, a widzisz? Życzę ci jak najlepiej, kurwa, kotku. Ty moje, kurwa, wielbię się ponad wszystko, co nie? Sabinko? Mhm. Czy złe słowo powiedziałem, kurwa, na temat bebeńki? Nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Nie. Kurwa, i widzisz? I tak siedzisz w moim serduchu. Siedzisz w moim serduchu, kurwa. A taka zła kobieta jesteś. Nie zła kobieta, czy? Bardzo. Ja nic zrobiłem do końca. No ja nic złego nie zrobiłem. Nagrywam dalej, kotku. A widzisz? Nie jest posromna. O, odeszła. Bu. Lobiam. Widzicie, słuchajcie, małolatka dwa razem ze Sabinką w ciągu narkotykowym wysyłają do Eweliny głosówki, słuchajcie, głosówki wysyłają. Ja wam tylko mogę powiedzieć jedno. Słuchaj, pseudo gangsterze, żelazkowy w farmazonie i przedłużacz siurków. Jesteś Peugeotem, jak i Denis Z. W pierwszej kolejności zajmuję się tobą, a jutro Denisem Z, który również bił swoje kobiety i nad nimi się znęcał. Czekajcie, także mówię, moi drodzy, życzę miłego oglądania. Chcę, żebyście wiedzieli, że tych dwóch typów do wora i na rzekę. Elo!